Witam serdecznie wszystkich. Kolejny dzień naprawienia grzejnika jest obrócony do góry nogami. Tutaj mniej więcej gdzieś w tym miejscu gdzieś coś cieknie. Przygotowałem sobie narzędzia. Głównym naszym pomocnikiem będzie woda z płynem do mycia rąk. Flexa, szczotki stalowe, bez prądu się nie obędzie. Spawara, kask, przyłbice i kabelki. Więc lecimy z tematem. No i dobrze, mamy oczyszczony grzejnik. Tu gdzie mi pokazywało, że cietrze. Gdzieś tutaj na tej powierzchni to powinno być. Mamy sprężone powietrze. Zakładam przyłbicę. Może mnie będzie troszkę dziwnie słychać, ale nie ryzykuję, jakby coś się miało stać. Z moim pechem ostatnio to nie ma co ryzykować, więc tak. Tu się nalewa. A my już zaczniemy. O, już wiemy, gdzie leci. Profilaktycznie posikałem więcej powierzchni, bo nie wiadomo, czy jeszcze gdzieś coś się nie odwaliło. Jak czyściłem, to nie wygląda jakoś super mega. Przynajmniej tutaj jest wszystko git. Tu się nic nie dzieje. A tutaj jest trochę więcej niż jedna dziurka. Cały grzbiet jest zżarty. Niedobrze. Jednym słowem, niedobrze. No ale przynajmniej teraz wiem, gdzie trzeba spawać. Praktycznie odtąd aż dotąd by to można było pospawać. Nawet teraz widać, jak te pęknięcie rośnie. Więc ja chyba zakręcę luft, bo tutaj zaczyna to się powiększać. Może z racji ciśnienia. No ale tutaj coś, tu jest coś grubo nie tak. Później zrobię zdjęcie, bo może nie będzie widać. No i dobrze, jednak postanowiłem to mocniej zeszlifować. I widzimy, co tu się stało. Ja stawiam na to, że po prostu musiał być mróz, albo naprawdę musiał dostać strzała ten grzejnik, żeby na takiej długości odtąd, dotąd praktycznie, czyli praktycznie przez całość to pękło. Chyba opcja klejenia to na jakiś dwuskładnikowy klej chyba odpada przy aż tak drastycznym rozwaleniu grzejnika. Tutaj musiałem troszkę, w porównaniu do tego troszkę zeszlifowałem, ale zawsze wolę do żywego się dorwać. Znając życie, aż pęknięcie będzie gdzieś dotąd, tylko że je nie będzie widać, one będzie wewnątrz, to całe muszę oblecieć. Więc szykuje się i czas start. No i dobrze, suszę elektrody, wysuszyłem już je. Musiałem sobie wziąć rękawiczki, bo niestety mój pistolet do grzania, no, nagrzewnica już się rozpuszcza, już widać, normalnie odciski zostają. Nie wiem, co jest grane, ale jak bardzo nie lubię rękawicy używać, użyłem, bo to była masakra. To sobie lekko też podgrzałem, jest, no, nie jakoś mega super ciepłe, ale jest cieplejsze niż reszta. Co może uda się to jakoś pospawać, bo jednak jest krater. A więc udało się pospawać. Troszeczkę elektrod zużyłem. Na szczęście mnie uratowały czarne z żółtym końcem. One są ciemne, tylko one są teraz fajnie wypalone, wygrzane z opalarką, dlatego one się zrobiły takie białe. Ale dały radę.
Nie jest to z pierwszego spawania, ja to 3 razy poprawiałem, bo mi właśnie takie bąble wyskakiwały. Tutaj na środku był Saigon, to było tak tutaj zeżarte, że mi normalnie to się aż gotowało. I to musiałem kilka razy przetapiać, żeby to zrobić. No i mniej więcej tak to wygląda. Ciśnienie na kompresorze dałem na 3 bary, bo tata mi powiedział, że nie ma sensu to próbować na 6, na 3 da radę. No i dziękuję mu za to, że mi powiedział, jakie elektrody. No, co spawacz, to spawacz. Spawał tyle lat, więc się zna na rzeczy. Dobra, muszę sobie sięgnąć po powietrze. Powietrze mamy. Wpychamy, tu zamykamy. Ja sobie biorę przyłbicę i wyłączymy. Pana się schłodzi. Nie wiem, czy coś będę widział, bo zaparowało i to tak dość ostro. Dobra, mam założone. I będziemy puszczać powietrze. Dobra, idzie dotknąć. Nie jestem pewny, czy już to posikać. Spróbujemy. Jak na żywo, to na żywo. Za dużo nie widzę. Ale coś jeszcze się gotuje. W kilku miejscach. Jeszcze mam co poprawiać. Dobra, muszę to sobie pozaznaczać. Się jeszcze z tego paruje. Jeszcze muszę poprawiać. I to leci piana. Leci od tej strony. Dobra. Czyli spawanie ciąg dalszy. Nie udało mi się chyba tutaj wtopić w to, więc muszę tutaj na nowo też od tej strony zacząć nadlewać. Z tej strony jest git. Dobra, lecę z tematem, bo robi się ciemno. No i już jest ciemno. Spawałem to kolejny raz. No i zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Sikniemy zaraz to i zobaczymy. Już tutaj sobie wszystko prawie pochowałem. Dobra, zakładam przyłbicę z moim szczęściem. Zobaczmy, co się będzie działo. Jest, przypominam, na 3 bar ustawione. Za szczelnie to nie wygląda, jak dla mnie. Z tej strony jest ok. Albo inaczej, to tak fuczy, że... Chyba będę musiał po kolei to zaś spawać kawałeczek po kawałeczku i sprawdzać. Tylko że teraz to jest mokre i nie wiem, co tu się dzieje, ale futrzy z tego, no nie, aż dmucha. Spawanie żeliwa. Nie mam opanowane. To jest moje pierwsze spawanie żeliwa, plus jeszcze w dodatku na szczelnie. Dobra. Będziemy to robić w inny dzień. Czyli to taki temat nieskończony jeszcze. Zobaczymy dalej. A więc kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Posłuchałem taty i po prostu zamiast szlifować wszystko do zera, wziąłem wiertarkę.
miejscach, gdzie jest przewiew, zrobiłem dziurkę. No akurat troszeczkę tutaj przesadziłem, no bo szedłem za szlaką, no i trafiłem aż do samego środka, no ale jak trzeba, to trzeba. Teraz będę to uzupełniać. Mam naszykowane elektrody, muszę je wygrzać, zaś opalarką, no i pomału, jak to się mówi, czas start. Myślę, że po dzisiejszym spawaniu będzie lepiej. Mam jeszcze dwa teoretycznie dni, zanim przyjdą porządne mrozy, żeby to ogarnąć. Działam. A więc kilkanaście prób później, pomału wiem, jak się spawa żeliwo. Już mi tutaj na przykład to fajnie wyszło. I gdzieś tutaj jeszcze takie, jak to się mówi, ładniejsze spawy mi wychodzą, bo już pomału, jakby to powiedzieć, żeliwo ze mną gada. Jedynie tutaj, może będzie widać, jest pęknięcie. Ale zobaczymy, może będzie trzymało. Wezmę, podłączę powietrze bez wody na razie i zobaczę, czy mi rękę wydmucha, albo i nie. Nie wygląda to zbyt estetycznie, ale jak będzie działało, będę zadowolony. Najwyżej dam na dół, żeby nie było widać. A więc kolejna próba, odkręcamy sobie powietrze i lecimy z tematem. Sprawdzałem sobie paluchem prędzej i nie wyglądało tragicznie, ale chyba jest troszeczkę gorzej niż sądziłem. Okej. Wiem już, gdzie fuczy. Tutaj mocno fuczy. Tu mocno fuczy. Tutaj. Tu. Tu. Tutaj, gdzie pękło. Dobra. Idę sobie po marker i zaraz będę zaznaczał, gdzie trzeba to wyszlifować troszeczkę. I lecimy dalej. Troszeczkę jest mniej, ale chyba jeszcze dużo zostało do zrobienia. A więc udało się to na nowo zrobić. Ja to zrobiłem po prostu na nowo. Zeszlifowałem wszystko dosłownie, co tam było. Aż mi się to otworzyło i na nowo spawałem. Jedynie tutaj mi się zrobił błąd. Źle miałem jedną elektrodę dobraną, to znaczy miałem do zwykłej stali i nie wiem, co tu się będzie działo, ale zobaczymy. Nawet widać, że jest kolor troszeczkę inny. Starałem się to wymieszać. Jest takie w miarę ciepłe, już idzie rękę przyłożyć. Mam wodę, puszczamy powietrze. Fuczy. Ale jeszcze nie wiem gdzie. Tu. Może na końcach. Tu na środku i tu. No, punkt wyjścia nie jest zły, jest na pewno lepiej niż było. Tam, gdzie były pełne przetopy, troszkę tego znikło. Tu jest mega dziurka, aż wywiewa wszystko, pardon. No ale tak, powiedzmy, dotąd mamy szczelne. Tutaj trzeba. Tu trzeba, bo tego końca nie robiłem tutaj. No. Jak na samouka. Chyba nie ma źle. Tu się uczyłem. Tutaj już było troszeczkę lepiej, ale to będę musiał przeszlifować, bo tutaj jest miejsce łączenia. I musiało to tutaj się zadziobać. Z tego końca też już nie ma tak źle. Jedynie tutaj to, co boki, bo tutaj jest ta krawędź większa. Ja to zeszlifowałem, więc tutaj na pewno jest mało materiału. Tutaj to raz objechałem, to widać, że tutaj jest w miarę ok, ale tu jeszcze trzeba. Są postępy. No jest ciemno, jest naprawdę ciemno. Tam gdzieś jest tracker. Jest naprawdę ciemno.
Na dzisiaj starczy. Chciałem zrobić ile idzie, póki było ciepłe. Ale chyba starczy na dziś. Dobra, zakręcamy. Niech się wygazuje. Jutro ciąg dalszy. Kolejny dzień zmagań z grzejnikiem. Już sobie trochę go przygotowałem, bo po ostatnim razie wyszło, że jest tu pęknięte, nie trzyma tu na obwodzie, tu nie trzyma, gdzie spawałem ostatnio, więc to wszystko zaś muszę obspawać. Tylko że sobie tym razem zagrzejemy. No i mam troszeczkę prąd niżej ustawiony. Jak wam ktoś powie, że spawanie żeliwa jest proste, to niech wam pokaże, jak to umie pospawać, bo ja myślałem, że to jakoś dam radę, skoro czarną w miarę ogarniam. Ale już przynajmniej te lagi jakoś wyglądają nie tak bardzo zaporowane, choć gdzieś na jakiś czas coś tam wyciągnie mi ze spawu. Grzeję palniczkiem jeszcze, żeby troszeczkę się... To się mówi, nie wystygło za szybko, dotknąć nie idzie. No ale warunki nie są łatwe, bo jest mróz. Wszystko zamarzło już. A ja sobie grzeję butelką. Trudno. Tak to jest, jak się człowiek spóźni. Minęła woda, mydło, powietrze. I lecimy z tematem. Dalej Fuchiyama, ale troszeczkę mniej niż było. Jest mniej, przynajmniej w niektórych miejscach. Jest mniej, troszeczkę mniej. Głównie tutaj. Boczkami sobie to ucieka między grzejnikiem a spawem. Dobra. Jeszcze raz albo dwa razy i może będzie finito. Na dzisiaj starczy. Trochę też trzeba chyba kiedyś odpocząć. A więc kolejny dzień. Raczej już pomału noc, no ale jest godzina jaka jest. Mam już przygotowane wszystko, tym razem będę używał maskę i rękawice, bo będziemy przepalać. Mam tutaj elektrodę z baterii. Próbowałem z innej baterii, ale niestety ta bateria nie ma rdzenia z węgla, więc z tym nic nie zrobię. Zacznę sobie ciąć od dołu najpierw. I do góry, że będę bezpieczny, jak będzie pękało, żeby po prostu się tylko rozłamało i nie przewróciło się na mnie, bo jeszcze mi by tego brakowało. Dobra, koniec gadania. Włączam spawary. Odpalam na fulla, czyli 180 amper. Nie będzie widać, bo jest chyba strzałka na dole. Jest na 180 amper. Pierwszy raz pójdzie tak o żywot. No i... Rżniemy. Nie dałem rady pospawać, więc będziemy ciąć, żeby coś z tego było jeszcze. Szczerze myślałem, że to pójdzie lepiej. Zużyłem kilka elektrod. No i tylko dół mam zrobiony i tutaj tą część. Więc chyba biorę dużą szlifierę i to jednak jadę z tarczą, bo nie wyrobię się. A ja chcę to dzisiaj mieć skończone. Myślałem, że to idzie szybciej. Ale jak nie ma się elektrody do... No i nadszedł moment, że pękło. Chciałem zrobić to troszeczkę bardziej pokazowo. Tutaj dałem na cęgły. Może będzie widać bardziej od tej strony. Jest dźwignięte. Tu dałem na kawałek szyny. No i mi pękło. Chciałem przynieść młota i zawalić, ale wystarczyło, że położyłem i się złożyło. A więc spawarka nie dała rady, jedynie gitara i duże tarcze i się udało. Czyli można powiedzieć, że dany etap żmudnej, syzyfowej pracy
jest zakończony. Miało być fajnie, pięknie naprawa, a się okazało, że się skończyło na demolce. Więc nauczka na przyszłość. I coraz już powtarzałem, chcecie coś robić z centralnym, zróbcie to przez lato. A nie jak już jest zima, nie ma warunków. No to nic, ja dziękuję dla cierpliwych, którzy zobaczyli ten smutny odcinek, gdzie się nie udało niestety odzyskać tego jednego żeberka. Ale jak to się mówi, to by było i tak pyrrusowe zwycięstwo, jak się nie mylę, tak to się nazywa, że więcej na to poświęciłem, niż było to warte. No ale, jak to się mówi, próbowałem, nauczyłem się czegoś. Mam nadzieję, że ktoś wyciągnie jakieś z tego wnioski i nie popełni takie błędy jak ja. Więc dziękuję bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.